jęczmień prawie w większości posiany. Zostały jeszcze, tak jak ostatnio wspominałem. No co to, nie żartuj, że to mi się nie odepnie. O, na styk. Zostało mi parę hektarów tylko. Tam dwa z kawałkiem chyba jakoś wyjdą. Ale najpierw, tak jak mówiłem we wcześniejszym vlogu, musimy ogarnąć ten nowy areał, o którym wspominałem. To na razie tak chaotycznie sobie rzucę, bo za dwa dni pewnie będę musiał to z powrotem podczepić. Zaczęło wiać jakoś mocniej. No i żeby to się nie pobrudziło ładnie. Ogarnąć musimy ten nowy areał, dlatego ja teraz odczepiam orsza, podczepiam 3-metrowy gruber, bo tam w niektórych miejscach będzie mokro pewnie, a nawet jeśli nie, no to lepiej od razu podczepić mniejszy sprzęt niż później zmieniać duży na mniejszy, bo tam w paru miejscach się nie udało wjechać, tak? Więc lepiej to ryzyko minimalizować. O, dobra, mamy zdjęte. O, tutaj akurat, patrzcie, kurde, gruber jest zostawiony. Tato zdejmował górną burtę z przyczepy. Zostawiony jest trochę, no. Dobra, to się zrobi później. To się zrobi później, bo najpierw na część tego areału muszę zawieść kredę. W sumie go sobie tam postawię pod dach, co tam w słońcu niech nie stoi. Puścimy przód tylko. No i dobra. Jeszcze obciążyć tam nie przyjdę, nowy, cholera. Już trochę to trwa. Trzeba będzie zadzwonić na dniach. Albo do poniedzieli może. Idę po ładowarkę i zasypię, nie wiem, kurde, koło tony kredy. Tutaj jeszcze trochę jest tej kredy. A nie, no to cały huk. Lepiej sobie tutaj, żeby dołem nie wyleciał. Prawie do celu.
Tutaj przyczepa akurat się przyda do przewozu ziemi, bo tam czeka na tych, nas na tym kawałku nowym jednym trochę porządków, trochę krzaków do wykopania, rowek do wykopania, także tej ziemi trochę będzie trzeba poprzewozić. A ta, ta przyczepa już pewnie do zboża może użytkowana nie być. No bo teraz jak jest ta nowa pronarka, to po prostu ona będzie szczepiana z drugą pronarką, a nie tak jak wcześniej ta. Także ta będzie teraz o takiej brudnej, można powiedzieć, roboty. No i jesteśmy na tym nowym kawałku. Wieje niesamowicie, więc nie wiem, czy będzie słychać cokolwiek. Jeżeli nie, to wrzucę, nagram z ciągnika, jak już przyjadę tutaj ogarniać to. Ogólnie w jednym kawałku mamy 10 hektarów. No, 9,5, bo tam kawałek to jest lasu. Tutaj po lewej są nasze pola własne i dzierżawione. Akurat te tutaj z brzegu to jest dzierżawione. Jak widzicie, stoi woda. Ale to jeszcze chwilę, zaraz o tym więcej. Ogólnie tutaj mamy kawałków, czekajcie, 5 kawałków, gdzie 2 są nasze, a pomiędzy tymi kawałkami są dzierżawione. Jest taka szachownica trochę, nie? Bo najpierw jest dzierżawiony, nasz, dzierżawiony, nasz i dzierżawiony. I tutaj też tej miedzy się nie pozbędziemy, bo tu jest dzierżawiony, dlatego ta miedza zostanie, ale to wszystko oczywiście idzie pod pole. Tutaj, gdzie ta woda stoi, też będzie pole oczywiście. To wszystko zrobimy dzisiaj gruberem. Tutaj zaraz już się zaczyna pole, tam jest suszej, chociaż tam, gdzie widać krzaki, jest zdrój, ale no tutaj będziemy mieli trochę do ogarniania. Tak jak mówiłem, po pierwsze, ten rów musimy wyczyścić, pogłębić. Tak samo tam wyczyścić, przy drodze wykopać deczko, takie malutkie sadzaweczki, bo tam dużo wody się zbiera. Ten przejazd prawdopodobnie, chociaż też tu są zdania jeszcze między nami podzielone, między mną a tatą. Czy zostawić to, czy po prostu tutaj dołożyć te kręgi, które już są, bo tutaj trzeba będzie to wszystko rozwalić, wykopać i bardzo ładny przejazd zrobić. Tam oczywiście też wykopać większy rów. Gdzie trzeba, to się puści dreny, żeby to miało wszystko ręce i nogi. Ja rzucam teraz wapno na tamtą stronę, no bo wiecie, tam pójdzie jęczmień, tutaj już będzie kukurydza dalej za rowem, więc tutaj pójdzie jęczmień, bo tak samo będzie i na tych działkach, tutaj też są dwie działki, tutaj do rowu będzie jęczmień, a reszta to już kukurydza. I tak oto tym sposobem doszła ta ziemia, to no nie licząc miec tak naprawdę, to no bo tamtego końca to nie widać. Tutaj pole ma długość 970 chyba 7 metrów w najdłuższym punkcie, no to tutaj w trochę krótszym to będzie może 270. I tutaj łącznie, tak jak mówię, nie licząc tych miec, w jednym miejscu od teraz mamy 37,5 hektara. Także zajebiście fajny kawałek. No, oczywiście odjąć tutaj, no ale tutaj mamy gdzieś, może wyjdą z 3 hektary, może wyjdą, więc no niechaj będzie to 34 hektary w jednym miejscu. No na razie jeszcze nie w jednym kawałku. Nie tracimy czasu, tylko czepiamy i lecimy na te hektary, kurde. No, jak go kupiliśmy, to przy 900 był ten łącznik, a został nam, znaczy mieliśmy jeden zapasowy łącznik hydrauliczny i sobie tak myślałem, że
pewnie będzie do 900, no ale niestety ostatnio jak chciałem wziąć go do Porsche, żeby sobie regulować z kabiny fajnie, się okazało, że jeszcze cholera, no się okazało, że tutaj po prostu jest za gruby stworzeń na tamten łącznik. No seria 900, więc już masywniejsze to wszystko, no i niestety trzeba kombinować. To już na polu się wyreguluje, żeby pracowało ładnie. A my pomału wybieramy się w pole, jeszcze zrobię pit stop, jakąś wodę wezmę, bo dzisiaj wszystko na szybko. Tutaj końcóweczka. O, to tutaj mam w sumie buteleczkę, więc nie jest źle. Jesteśmy na drugiej działce, która jest właśnie nową dzierżawą, ale te pole to akurat dzierżawa na jeden rok. Spytacie, jak to kurde na jeden rok? Bez sensu. No, wiecie, niby bez sensu, ale myślę, że i tak uda nam się tutaj, tutaj oczywiście pójdzie kukurydza, więc myślę, że i tak jeszcze coś tam, myślę, na pewno zarobimy tutaj parę złotych na tym polu nawet przez ten jeden rok, wiecie, bo czasami to jest tak, że bierze się dzierżawę, no i trzeba o nią zadbać, zanim da plon, ale jako tako na plus i tak się da wyjść w pierwszych latach z reguły, więc tutaj na pewno uda się wyjść na plus, tutaj można to w sumie sobie zagwarantować, bo nie ma jakiejś tragedii, jeśli chodzi o ziemię. Oczywiście mozaika, jak to u nas typowo podlaska mozaika, szóstka, piątka, czwórka, tutaj to wszystko jest na tym kawałku. 3,5 hektara, tak jak mówiłem, dosyć fajny, długi kawałek, prosty, bez żadnych klinów, bez niczego, to znaczy bez klinów to jeszcze nie wiem, bo dopiero zacząłem robić, to się okaże na końcu. Od lasu do lasu. A czemu na jeden rok? A no bo tutaj ma być farma fotowoltaiczna, co już w sumie druga nasza dzierżawa, na której ma być farma fotowoltaiczna, jedna już trwa 3 lata i dalej tam nie ma tej farmy. No a tutaj niby papiery są przyznane, ale po prostu nie taka moc, jaką by chcieli, dlatego jeszcze rok coś z tą ziemią musi być zrobione. A że na fajnych warunkach to jest oddane, bo dopłaty są po stronie właściciela, a my tak naprawdę nic więcej tutaj kosztów nie ponosimy, jeśli chodzi o wynajęcie działki, tak? Więc wydzierżawienie. Więc tutaj praktycznie roboty żadnej nie ma, idziemy na głęboko, później prawdopodobnie jeszcze przedsiewnie, no bo tutaj, no jest tak, wiecie, no ciężko, żeby po jednym razie tutaj już to siać, więc jeszcze później prawdopodobnie pójdzie talerzóweczka. Fajny, prosty kawałek, także tutaj będzie przyjemnie się robić i to będziemy siać już w talerzóweczkę. No, przy tamtym kawałku, na którym wcześniej byliśmy i o którym wcześniej mówiłem, będzie trochę więcej roboty, bo tamten kawałek po prostu zostaje z nami na trochę dłużej.